Wchodzą nowe przepisy dotyczące ściągania podczas egzaminów w szkole. Ciało pedago ma podzielić salę na sektory numerowane i oznaczone kolorem. Wyznaczeni do sektorów nauczyciele mają pilnować, żeby uczniowie nie ściągali. W tym celu dyrektor rozstawia nauczycieli po kątach. Geograficzka, koleżanka Canyon, przebierze się za mapę fizyczną Peru i będzie koleżanka obserwowała sektor niebieski 14Z. Kolega WF-men, magister Przysiad, przebierze się za kredę, przyczepi się na linię sufitu i wprawiając się w ruch obrotowy będzie robił za drona. No i tak dalej Zero tolerancji dla ściągania. Ludzie, przecież ściąganie jest uwarunkowaną historycznie czynnością patriotyczną polską. Polska jęczała pod zaborami. Dzieci były rusyfikowane, germanizowane i austrofikowane były też. I oszukiwanie wroga już w szkole było objawem głębokiego patriotyzmu i przygotowaniem do przyszłej walki narodowo-wyzwoleńczej. Nasza historia to przecież wieczne ściąganie. Rycerstwo ściągało pod sztandary na pole bitwy. Bohater narodowy ściągał brwi w grymasie nienawiści do wroga, jak myślał o wyzwoleniu ojczyzny spod takiego czy innego jarzma. Rejtan ściągnął pod koszulek w Sejmie, aż się przewrócił. Widzieliśmy na obrazie. Ściąganie jest więc silnie w nas zakorzenione i to pozytywnie. Takie akcje zero tolerancji dla ściągania trzeba wprowadzać stopniowo. Na początek może, nie wiem, 3/4 tolerancji, po 20 latach pół tolerancji dla ściągania, a na zero tolerancji dopiero po jakichś, ja wiem, 100 latach albo w ogóle. Nie wykorzeniajmy historii z nas.